Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy, witam was w kolejnym już materiale z gry Assassin's Creed. Nie wolno mi wyjść, dopóki nie tak, do pokoju. Ona nie może wyjść, a ja mogę tutaj chyba poszperać, o ile oczywiście mogę. Jeszcze zanim pójdziemy spać, wiecie co, ja bym sobie tutaj na szybciutko sprawdził wszystko, co tutaj się dzieje. Co tu się dzieje, co ja tu mogę znaleźć. Bo do Animusa niestety tutaj nie mogę nic dotknąć. Proszę, wybacz. Cię, jeśli zaraz tam nie przyjdę, będę miała dobra. Kłopoty, a nie wolno mi wyjść, dopóki nie wrócisz. Wiem, do że pewnie mogę chodzić w nieskończoność, a to nie jest żaden problem, że ja sobie pochodzę, pozwiedzam. Na razie tutaj nie widzę niczego, co mógłbym w sumie ruszyć. Nic tutaj się nigdzie nic nie wyświetla. Mogę klikać, nic się nie dzieje. Tutaj też nie. No cóż, myślałem, że mogę przy jakimś komputerze coś znaleźć, ale jak widzę nie, a tam na razie wchodzić nie chcę. Wiecie co, jeszcze tak na szybciusio, zdaje mi się, że naprawdę mógłbym coś znaleźć, szkoda, proszę, że nie mogę tu biegać. Jeśli zaraz tam nie przyjdę, będę miała kłopoty, a nie wolno mi wyjść, dopóki wiem, nie wrócisz do pokoju. Wiem, kamery wszystko mówią, asasyni chcą mnie odbić, naprawdę nie mogę przy tym komputerze nic zobaczyć. No ktoś mi kiedyś informował, żeby jak jest moment, żeby pochodzić. Ale nie, słuchajcie, ja tutaj naprawdę nie widzę żadnej możliwości, żeby tutaj cokolwiek wziąć, więc wracamy do pokoju. No jak nie znajdę, to się zaś nic takiego strasznego nie stanie. Na razie wracajmy. Niech tam Lucy się już tak o nas nie martwi. Nie mamy tutaj niczego. Co tam jest? A to jest już przy łóżku, aby wykonać akcję. Chyba tak. Tutaj nie będzie jeszcze czegoś. Jak mówię, chcę się przejść, chcę wiedzieć. Odlać się pewnie nie mogę, prysznicu pewnie też wziąć nie mogę. No dokładnie. Nic nie mogę. Więc wyjdźmy stąd. Więc pójdziemy spać, bo raczej jak tu wczyci z akcji do łóżka, zgaduję, że no tak, do łóżka się odnosi, więc... Więc chodźmy, prześpijmy się. No a potem nie wiadomo, co nas tam czeka. O, znów te jakieś napisy, nie wiem, co to tak właściwie znaczy. Już kiedyś takie coś się pojawiło. I kto nas tym razem odwiedzi? Nikt? Ma po prostu wyjść do Lucy? I z nią sobie pogadać. No to wygląda. A, jest też nasz drogi profesorek. Brakowało mi pana rano, doktorze. Proszę wejść do Animusa. O, jaki cwaniaczek. Dobra, on mnie tutaj zauważy, jak ja podejdę od tej strony. Nie, może jemu można coś zabrać. Ej, można, zobaczcie, dokładnie, o tym słyszałem. Można zabrać, ale teraz już chyba raczej tego niestety nie wykorzystam. Nie wiem, czy ja mu nie wziąłem jakiegoś klucza czasem. Czy czegoś w tym stylu, no ale wziąłem mu to, więc jest spoko. Możemy... Wchodźmy do Animusa, why not? Why not? Wejdziemy, zobaczymy co tam dalej, być może będziemy się widzieć już na kolejnym spotkaniu z Al-Mualimem. Zgaduję, że raczej czekamy. Coś w tym stylu. Czekasz, to dobrze, że czekasz. Zapisywanie, bardzo dobrze. Pamiętaj, złap się krawędzi, jeśli zaczniesz spadać w czasie. Wiem, co trzeba robić. Come on. Czy będzie Al-Mualim? Ufam, że jesteś wypoczęty. Gotów na czekające cię próby? Tak, ale chciałbym z tobą porozmawiać. Mam kilka pytań. A więc pytaj. Postaram się odpowiedzieć najlepiej jak mogę. Król kupców z Damaszku wymordował możnych, którzy rządzili miastem. Majadin w Jerozolimie używał strachu, by zmusić lud do posłuszeństwa. Przypuszczam, że Wilhelm zamierzał zamordować Ryszarda i utrzymać Akkę z pomocą jego oddziałów. Ci ludzie mieli pomagać swoim przywódcom. Zamiast tego zdecydowali się ich zdradzić. Nie rozumiem tylko, dlaczego. Czy odpowiedź nie jest oczywista? Templariusze pragną władzy. Każdy z tych ludzi, jak zauważyłeś, chciał zapanować nad miastem w imieniu Templariuszy. Tak by to właśnie zakon rycerzy świątyni rządził Ziemią Świętą, a później także poza nią. Ale nie uda im się ta misja. Dlaczego? Ich plany są zależne od skarbu Templariuszy, fragmentu Edenu. Ale to my go mamy. A bez niego nie mają szans na osiągnięcie swego celu. Czym jest ten skarb? To pokusa. To tylko kawałek srebra. Spójrz na niego. Co mam zobaczyć? Ten kawałek srebra wypędził Adama i Ewę. Przemienił kostury w węże. Sprawił, że Morze Czerwone rozstąpiło się i zamknęło. Eris użyła go, by rozpętać wojnę trojańską, a pewien ubogi cieśla, by zamienić wodę w wino. Jak na całą tę moc, którą mu przypisujesz, wygląda dość zwyczajnie. Jak on działa? Ten, kto go dzierży, włada sercami i umysłami tych, którzy na niego patrzą. Tych, którzy go skosztują. A więc ludzie Garniera.
eksperyment. Zioła, które miały udawać jego działanie, aby byli gotowi na czas, gdy będzie trzeba go użyć. Talal dostarczał ludzi. Tamir ich wyposażał. Przygotowywali się do czegoś. Ale do czego? Do wojny. A inni? Ci, którzy władali miastami. Chcieli zebrać swój lud, uczynić ich takimi, jacy byli ludzie Garniera. Doskonali obywatele. Doskonali żołnierze. Doskonały świat. Nie możemy dopuścić, by Robert de Sable to odzyskał. Póki on i jego bracia żyją, będą próbować. Więc trzeba ich zniszczyć. Na tym polegało twoje zadanie. Zostało jeszcze dwóch templariuszy, którymi musisz się zająć. Jeden w Akce imieniem Sibrand, drugi w Damaszku, zwą go Jubeir. Złóż wizytę przywódcom biur. Powiedzą ci nieco więcej na ten temat. Jak sobie życzysz? Nie ociągaj się. Robert de Sable na pewno jest zaniepokojony naszymi sukcesami. Jego poprzecznicy zrobią wszystko, by cię zdemaskować. Wiedzą, że nadchodzisz, człowiek w białym kapturze. Będą cię szukać. Nie znajdą mnie. Jestem tylko ostrzem w tłumie. Proszę, oto prezent dla ciebie. W podziękowaniu za dobrą pracę. Co to dostałem? Jakąś nową broń? Bo tutaj niczego nie ma, rozumiem? Chyba jakiś nowy miecz. Tak to wyglądało. No dokładnie. Jakiś nowy, lepszy. No zobaczymy, jak się będzie nim wojowało. Synchronizacja w słonie 7 stopnia. Zdobywasz nową umiejętność. Przełamanie obrony. Możesz poćwiczyć na dziedzińcu. No zgaduję, że to będę musiał poćwiczyć na dziedzińcu, żeby zobaczyć, na jakiej zasadzie to działa. I dobrze. Sorry, panowie asasyni. Teraz już chyba nie mam żadnych tych, wiecie, obowiązkowych spotkań na dziedzińcu. Dobra, ja może je oleję, bo mam nową broń, się powinienem cieszyć, a nie będę ćwiczył. Ja teraz się uważam za takiego fajnego już asasina. Mam w Damaszku i w Akce z Damaszek. Na razie wykonajmy. Od razu do biura mnie kieruj. Od razu chcę się po prostu wykonać jak najszybciej kolejne zadanie. Znaczy wiadomo, najpierw śledztwo i te sprawy, no ale jesteśmy już naprawdę blisko, już przeszliśmy myślę, że ponad połowę gry, więc ponad połowę, no bo to jeszcze dwóch, a już sześciu załatwionych, więc nie jest źle. A potem pewnie jakiś finałowy boss. No dobra. Oto bohater Damaszku. Wejdź, zabaw u nas trochę. Opowiedz mi o swych przygodach. Obawiam się, że nie mam na to czasu. Rozumiem. Twe sprawy już mnie przerastają. Nie o to chodzi. Nie? Oczywiście, że nie. Jak zatem mogę ci służyć? Al-Mualim prosił, abym odebrał życie niejakiemu Jubairowi. A, główny uczony Salahadina. To dość dziwny cel, moim zdaniem. Lecz kim my jesteśmy, by kwestionować wolę mistrza? Na pewno ma swoje powody. A zatem znasz tego człowieka? Ostatnio nie próżnował. Organizował uczonych i wysyłał ich na ulicę, by nawracali ludzi. O czym mówią? O ogniu i światłości, oczyszczeniu grzechów. Jeśli chodzi o mnie, to apokaliptyczne bzdury. Całe to gadanie o ścieżkach i nowym świecie. Co z tym nowym światem? Nie mam pojęcia. Nie zwracam uwagi na gadaniny szaleńców. Jestem zbyt zajęty prawdziwą pracą. Dobrze więc. Przejdę się wśród ludzi. Zobaczę, czego uda mi się dowiedzieć. Gdzie byś mi doradził rozpocząć poszukiwania? Na południe stąd znajdziesz Akademię i Strażnicę. Jedno i drugie jest dobrym miejscem. Pewnie będziesz chciał też odwiedzić szpital na wschodzie miasta. Zrobię to od razu. Co za zapał! Zdecydowanie się zmieniłeś. Nadmienię, że na lepsze. Spoko, wszyscy widzą moją zmianę. Stałem się taki posłuszny, miły i te sprawy. Oj. Dobra. Wchodź stąd, zaraz zobaczymy, gdzie ja mam się kierować. Zobaczcie, jaka już część miasta odblokowana. Rozumiem, że teraz powinienem się udać w to miejsce. Jest ona blisko, oczywiście, tam wchodząc na ten punkt obserwat. Gdzie ja skaczę? Co ja patrzę, gdzie ja skaczę? Muszę wyjść stąd jak najszybciej z tej okolicy, przejść się tam do tej kolejnej dzielnicy, rozumiem, bo teraz nam się właśnie chyba już kolejne odblokowały. Skoro jest jeszcze dwóch do zabicia, to zgaduję, że potem jeszcze i tak w Jerozolimie będę musiał kogoś załatwić. Prędzej czy później. Oj, siema. Nie wolno mi tu być, mówisz. A ja powiem ci, że ja tu będę. Oj, nie wyszło. Dobra, czekajcie, jaka teraz? Ten miecz jest jakiś lepszy? Gdzie on spadł? Dobra, on tu wejdzie. No chodź tutaj. Jak już chcesz ze mną walczyć, to walczmy porządnie. Oj, źle zblokowałem na początku. Chciałem zrobić coś innego, no ale okej. No dobra,
No to wskakujemy na samą górę. Odkrywamy wszystko, gdzie ja miałem tutaj wejść. Zaraz, mogę tutaj chyba wyżej wejść. No dokładnie, mogę. Szybciej, szybciej, wykonajmy więcej zadań. A ja jestem oczywiście tak napalony na więcej zadań, słuchajcie, ostatnio, bo cały czas myślę o tym, żeby nagrać Assassin's Creed 2, który jest ponoć o niebo lepszy od jedynki. W tym sensie, że lepiej się gra, bardzo ciekawa fabuła, zresztą potem jest też Brotherhood i Revelation. To są jakby kontynuacje Assassin's Creed'a dwójki, kontynuują tą samą historię, więc historia jest jednego bohatera rozbudowana aż na trzy gry, więc no na pewno warto sobie właśnie zagrać w tą grę. Okej, nie mam tutaj niczego na razie. No niestety ten punkt obserwacyjny mi za dużo nie powiedział, ale to nie zmienia faktu, że zaraz skierujemy się dalej, tylko to jest mnóstwo żołnierzy. Nie, mój Boże, no niesamowite, ty nic nie masz, jak ja ci współczuję, aż spierdalam dlatego. Okej, tu będzie szybciej, tylko ludzie, ja nie chcę na siebie zwracać szczególnie dużej uwagi, ale chyba będę musiał, aczkolwiek przy strażnikach to lepiej uważać. O, zaś będą się dziwić. O, ja tutaj nic nie robię. Nie będę pomagać niestety tym razem bezbronnym i potrzebującym. No nie mam pojęcia, po co ktoś może wchodzić na drabinę, skoro ją tutaj ustawiono. O, cholera, nie doskoczę tam chyba. Widzę tutaj już jednego gościa, którego warto zlikwidować. Co z tego, że jest drabina? Ja znam lepsze sposoby. Oj, chciałem to zrobić na cicho, nie chciałem naskakiwać. Jak to... Oj, niestety chyba już nie żyję. O, jest tu jeszcze jeden. Kurde, nie widziałem cię, ziomuś, sorry. Ty też spadniesz? Oj, nie, niestety. Nie chciałem ich zabijać, ale pospadali. Zgaduję, że spadając z tej wysokości na plecy, no niestety nie mieli chyba. O nie, oni wiedzą, że gdzieś tu jestem, a spadam prawie na nich. To jest genialne. Come on, wspinaj się. Myślę, że odblokowując to miejsce, to już znajdziemy coś, co jest mi po prostu bardziej potrzebne. Nie ma sprawcy. Spadli z dachu, ojejku. Nawet ich nie walnąłem, więc nie mają raczej zbytnio śladu żadnego, wiecie, ataku. Gdzie tutaj trzeba na samą górę wejść? A nie, tutaj jest już tabeleczka, okej. Zobaczcie, oni wszędzie zrobili te belki, żebym sobie mógł się tutaj ładnie wspinać. Okej, i synchronizuj. No liczę, że się znajdzie szybko to śledztwo. Dzisiaj nie wyobrażam sobie raczej zabicia już kolejnej osobistości ważnej, no ale przynajmniej zakończenie śledztwa to byłoby coś akurat na miarę moich umiejętności. To jest w ogóle jaka? Punkty obserwacyjne w centralnej dzielnicy. Aż to jest już ta centralna dzielnica, spoko. Już nam się tutaj wyścig do informatora. Jejku, nie lubię tego. Znaczy, bo ja się zawsze stresuję w takich, wiecie, wyścigach, coś na czas i potem mi średnio idzie. O Boże. Odsuń się. Gdzie jest mój przyjaciel? On jest gdzieś tutaj, ale to chyba z drugiej strony. Żołnierze to tu jest aż nadto w tej centralnej dzielnicy. Ale jakoś trzeba to przeżyć. Dobra, zgaduję, że tędy muszę przejść, dokładnie. A nie tędy? Ja już byłem gdzieś koło tego naszego informatora? Nie mam pojęcia. No niestety ja nie pomagam ostatnio bezbronnym, wybaczcie mi wszyscy. Wybaczcie mi, ale uznaję, że na razie w tej walce się poprawiłem. Ja wiem, że walka z finałowym bossem to pewnie będzie coś... Gdzie ja chodzę? W ogóle byłem tak blisko celu, a jakoś tak zacząłem chodzić, że zbłądziłem o 50 kroków. Zupełnie złe miejsce, tym bardziej to się... Sorry, przepraszam was ludzie. Ale no nie, no to wszystko przez tą kobietę. Ona zaś mnie po prostu goni, denerwuje. Tu jest gdzieś ten informator, albo na dachu może być informator. Też jest takie wyjście. No wspinaj się. O, zobaczcie kogo my tu mamy. Mamy naszego przyjaciela. Już go nie ma. Kurde, najgorzej mają ci goście na dachach. Co się tutaj chcą gdzieś skryć, to ja ich zaraz jebut. A, tu jest nasz informator, tak jak myślałem, jest na dachu. Okej. Złe wieści, bracie. Dziś rano zabiłem Templariusza. Cóż, a może to dobre wieści? Znalazłem nawet przy nim list, dałem go Numairowi, powiedział, że ci go dostarczy. Ale z twojej miny wnioskuję, że tego nie zrobił. Więc idź, nie zwlekaj. Znajdź Numaira i zabierz mu ten list. Aha, okej, dobra. O mój Boże, chcecie powiedzieć, że mam tam lecieć? Okej. Dobra, trochę daleko.
Troszkę daleko, no ale, ale cóż, mamy 1,5 minuty, żeby się tam dostać. 1,5 minuty to jest raczej, raczej mało. No zależy jeszcze, kto, jak się tam leci, czy się idzie ulicą, a jak wiecie, ulicami już pokazałem wam, że no genialnie, albo w ten sposób do dupy. Dobra, weź zejdź stąd. Ale nie tak, nie aż tak bardzo. Kurde, zrobiłem 20 tutaj tych kroków, czy tam czego tam, a minęło już 1/3 czasu. Słabiutko. No ale może zdążymy, bo ja raczej z nim wojować nie muszę. On mi po prostu to odda, tylko nie wiem, powie, zapomniałem. Czy coś w tym stylu. Nie, ja widzę, że ja mogłem chyba... Fuck! No właśnie, mogłem chyba iść ulicą. Może w ten sposób dotrę tam chociaż trochę szybciej. A nie, nie dotrę tam szybciej. Nie dotrę tam szybciej, bo tam nie dotrę teraz. Coś tak czuję. No niestety. Dobra, wspinaj się, dawaj w górę. Zostało mi 70, pół minuty. No i wszedłem na mury, gdzie nie ma przejścia. Pieprzko. Odchodzę. No i cóż, 20 sekund, a jeszcze cel jest daleko i jeszcze nie wiem, czy on jest na ziemi, czy gdzie on jest tam w sumie. 14 sekund, no dupa, nie zdążymy. No niestety nie zdążymy, zawaliłem misję. A może jeszcze? Może jeszcze? Proszę, udało się. Wszędzie cię szukałem. Nareszcie mogę wrócić do Masjafu. Ostatni raz wyświadczam komuś przysługę. O, dobrze, że wyświadczasz, ale Jubail jest w Medresie Alcalazach w otoczeniu swych zwolenników. No i dobrze, wow, bałem się naprawdę, że już nie zdążę. Na całe szczęście jakoś się to powiodło. Aczkolwiek zbyt sprawnie mi to nie wychodziło. Nie no, wspinaj się. Ja chciałem, żebyś przeszedł po tej beleczce. Albo i tak. Ojej, tylu ludzi potrzebuje mojej pomocy. Jestem takim skurwielem ostatnio, bo nie chcę nikomu pomagać. O. Weź przełącz mi na tą broń. Czemu ja nie mogę przełączyć? O, dobra, udało się. Ale on powiedział, że nie może mnie tu być. I to chyba ten na górze. A nie, ten na górze to mnie... No, super. No i oczywiście musiałem zwrócić na siebie dość dużą uwagę przeciwników. Dobra, może dam radę się skryć, a jak nie, no to jest punkt obserwacyjny zawsze. Zdążyłem. Czekać, aż oni sobie przejdą. Wejść, wykonać kolejną część śledztwa. No cóż, jak wszyscy wiedzą, to jest trochę monotonne to wykonywanie tych śledztw, no ale że inaczej tego zakończyć się nie da, to już niestety nie jest moja wina. Nie jest moja wina, trzeba to robić. Jak mówiłem, chcę dzisiaj, moim celem jest zakończyć zadania w tej mieścińce. Znaczy, no dzisiaj nie zakończyć, znaczy to śledztwo, tylko w kolejnym materiale zakończyć, przenieść się do Akki, a w Akce już kończyć te zabójstwa i zobaczyć, co kolejnego nam wyświadczy Al-Mualim, bo zabije z tym gościem, jak zabije tych dwóch, to będzie ich 8. Mi się zdawało, że Al-Mualim na początku mówił o 9, ale może coś mi się źle kojarzy. I co, nie odblokowało mi się nic nowego tutaj? No niestety. Widzę, że może rzeczywiście warto, żebym tutaj się przeszedł, bo tam to nie wiem w sumie, czy coś czeka, bo miałem iść gdzieś na wschód właśnie. Kierować się na wschód do jakiegoś tam szpitala, że tam też coś na mnie miało czekać. No więc idziemy. Kto to tak się tak drze, wydziera po tym całym mieście? Okej, jesteśmy blisko. Wow, gdzie ja się chyciłem? Czegoż ja się tu chyciłem? Ej, mogę wejść nawet na to? Jeszcze nawet nigdy na to nie wchodziłem bodajże. Z tego co przynajmniej pamiętam. O fuck, wspinaj się. Dawaj, wspinaj. Nie, nie spadaj mi w takim momencie. Oj. Ojejku. Odejdź, wieśniaku, zanim cię zmuszę. Kto kurwa, wieśniaku, coś ty powiedział, frajerze? Tylko mnie nie zepchnij. Tylko mnie nie zepchnij, bo to będzie twój koniec. I ciachaj, pięknie. Okej. Tu mam kolejnego, już widzę, że chyba najlepszym sposobem też będzie go po prostu taka zwykła. O, wyjebał. Nawet nie schował. A i tak wie, że. O, ten piruet wystarczy. Okej, dobra, muszę wejść tutaj. Nie wiem, czy ja się mogę o coś zaczepić. O coś się zaczepiłem jednak, jak widać. Tylko nie wiem, jak schodzeniem. Aha, jakoś tak po skosie trzeba. Albo ja tak po prostu krzywo idę. Okej, szybciej. Alt. Jeżeli tutaj nie będzie jakiegoś zadania, to będę już wyjątkowo zdenerwowany. Okej, tutaj jak wchodzimy? Wchodzimy tędy, dobra, tak też może być. Tutaj nie będzie czekał na nas żaden strażnik. Dobra, chyba powinienem się kierować jakoś w ten sposób. A nie, chyba tutaj mogę dopiero, o właśnie, o to, żeby się chycił.
Okej, okay. Tutaj. Wiem, że na to nie muszę wcale wchodzić, ale zawsze tak najbardziej epicko to wygląda i musicie to przyznać, kiedy on siedzi w tej pozycji. Znaczy kłóca dokładnie, kłóca, przykucnął sobie. No i powiedzcie mi, że coś się, no genialnie, to trzy się odblokowały aż, no super. Przesłuchanie, kradzież, której się kiedyś bałem i próba zabójstwa. Dobra, wykonamy sobie kradzież, bo jest po prostu najbliżej. Piękny skok musi być, bo bez niego to nie jest już to samo. No zobaczymy, jak ostatnio mi kradzież wychodziła, więc liczę, że... Oj, sorry. Kogo ja mam okraść? Znaleźliśmy to miejsce! Jest tak, jak opisywałeś! Podejrzewam, że sam będzie chciał się tym zająć i to szybko. Lepiej nie mówmy nic innym. To mądra decyzja. Prawdę mówiąc, będę szczęśliwy, gdy to się skończy. Wkrótce, przyjacielu, wkrótce. Dziś ostatnie zostaną spalone. Chodź tu, chłopcze! Ciągle masz list, który ci dałem? Tak. Idź go dostarczyć. Osobę, dla której jest przeznaczony, znajdziesz w medresie. Aha, okej. Okay. Dobra, muszę się stąd odsunąć, bo oni tutaj śmiesznie idą. Co jest? Cholera, nie chcę zwrócić na siebie uwagi, ja się jakoś, no, super, nie chcę zwrócić uwagi, to są te patałachy, które mnie zawsze wkurwią. Dobra, delikatne pchnięcie weź. No, kradnij. No i super, udało się, super. No, ale prawie by mi się nie udało, bo mnie już zaczepił. W ogóle to jeszcze mamy coś. Jeszcze mamy tutaj podsłuchiwanie tylko. To takie jedno z prostszych, no ale jesteśmy bliżej przesłuchania, więc sorry ludzie, sorry, nie chcę wam aż tak bardzo dokuczać, ale nie, niestety czasem trzeba. Okej, jak ja tam skręcę najlepiej? Jak mówię, chcę to już dzisiaj mieć za sobą, a potem, jak mówię, w kolejnym materiale... O, w ogóle to słyszałem, że tu są też jakieś zadania polegające, o sorry za dzbanek, zadania polegające na tym, żeby jakby to powiedzieć, oj, idź stąd. To jest tutaj? Nie. Tutaj co mamy? Ja dotarłem tutaj chyba do tej próby zabójstwa. No dobra, to już pójdziemy na próbę zabójstwa, skoro jestem tak blisko. Altairze, przyjacielu, polują na twoją głowę, jak i na moją. Muszę przygotować rodzinę, by po południu wracać do bezpiecznego Masjafu. Czy w zamian za informację nie wykonałbyś mojego ostatniego zadania? Trzeba zlikwidować paru ludzi w dzielnicy Jubaira. Śpiesz się, przyjacielu. No super, nie wiem, czy to jest był aż tak genialny pomysł jednak z mojej strony, żeby zajmować się zabójstwem, bo to jest znów czasówka. Kurwa, ja ich tak nie lubię. Dobra, muszę jakoś tam przejść czym prędzej. A to jeszcze oczywiście z tą kobietą to będzie, wiecie, już w ogóle wkurwianie się. Olbrzymie, dobra, gdzie jest jakiś nasz cel? Już gdzieś tutaj. Okej, okay, dobra, już go mam. Muszę sobie oczywiście... O, pięknie. Tylko, że czemu czas mi się... A, nie udało się, bo to miało być wszystko po cichu. Wiecie co, ja to pieprzę. Ja nie zamierzam się bawić jednak w ten sposób. Ja sobie pójdę na przesłuchanie. Ktoś może powiedzieć, że idę na łatwiznę, bo chcę wasze zadanie, które miałem. O, tutaj jest gdzieś to. Ale muszę to niestety olać. No wiecie, po prostu, kurde, nie lubię tych czasówek. Gorzej, jeżeli jakieś takie zadanie główne, które będzie trzeba wykonać, będzie taką ewidentną też czasówką. Ale cóż, na razie to olewam, bo mogę, mam wiele zadań do wykonania. Chowaj się szybko. No nie, zaraz się odsunę wyjątkowo daleko od tego miejsca mojego. No chyba, że uznam, że stoczę z nimi walkę i oni się, wiecie, odwalą ode mnie. Myślę, że to jest wyjątkowo dobry pomysł. Po co ja mam tutaj, wiecie, uciekać za każdym razem? Wiem, że jako asasyn powinienem w niektórych momentach unikać walki, ale jeżeli walka ostatnio mi wychodzi tak dobrze, to po prostu nie warto. A teraz mam jeszcze ten lepszy mieczyk, który, rozumiem, nie wiem, zadaje większy damage. Łatwiej za... A, co jest? Ty co? Pyskował zamiast walczyć. Co to prawda? Okej. No cóż, już ich coraz mniej na tym dachu mamy. Tego możesz zepchnąć, czy... A, fuck. No, ty go zaatakuj. Nie wiem, oni bardzo lubią coś dyskutować zamiast walczyć, serio. Nie wiem, czy też odnieśliście takie wrażenie. Pięknie. A, załatw go. Doskonale. I ostatni. No i pięknie.
wszyscy leżą na dachu, więc raczej nikt tutaj nie będzie ich widział i zaraz mi gadał o czymś. Wykonamy sobie przesłuchanie, bo jak mówię, jest prostsze. Tamten, no niestety, nie wykonam twojego zadania, ziomuś. Chciałeś tak bardzo je, ale ja nie zamierzam w 5 minut bawić się w zabójstwa 6 osób i to wszystkich, wiecie, w ten głupi, na szybkość. Cholera, muszę stąd zejść. Tylko tak, żeby się nie obić najlepiej za bardzo. No, zejdź na tą palmę. O, zbyt fajnie nie zaskoczyłeś, ale cóż. Zamknięte można nadal. Gdzie tu jest? A, to jest on. Spalone! Pisma te przestaną szkodzić na zawsze! Jubair widzi rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Widzi truciznę, którą nosicie w sercach i umysłach. Dąży do jej zniszczenia. Usuńcie pisma ze swych domów i szkół! Oddajcie je nam! Trzeba je zniszczyć! Aha, okej. Okay. Trzeba je zniszczyć, spoko. Chcesz, żeby niszczono jakieś pisma? Nie wiem, czy wszystkie? Nie wiem, może... Pewnie chcecie kraść. Wiecie, potem będą sprzedawać po większych cenach książki. Nie mam pojęcia, co oni tutaj w sumie takie oknują. Wiem jedynie, że... trzeba będzie gościa poturbować. Ja zawsze zastanawiam się, czy ja mógłbym zacząć walczyć tutaj, no tylko że tutaj jest mnóstwo strażników, więc ta walka też... pamiętacie przecież ostatnio jak... no wtapiaj się, Boże, o, modlę się. Nie przesadzajcie, ludzie, o cholera, już taki to robi, nie, no, chyba nikt mnie tutaj nie rozpozna jako tego zabójcę, który przed chwilą tu wybił połowę. O Jezu, jeszcze kobita ta idzie. Znaczy ona nie idzie, tylko stoi, a zaraz się na mnie rzuci, no dokładnie. Pierdol się. Wiesz co ja ci zrobię? O cholera. Gdzie ona jest? Czekajcie, gdzie ona jest? Dobra, nie, ja chyba muszę chyba już zacząć go bić. Jebnie go. Dobra, nie będę czekał aż przejdzie dalej, jak walczymy tutaj, o, obok naszego kolegi asasyna. Ej, no, źle mi to wychodzi. O, piękny blok. Ej, jeszcze raz. Dobra, okej. Dawaj. Ile razy wytrzymałeś, kurwie? Przemoc nie jest rozwiązaniem, dziecko! Tu się zgadzamy. Mów, a powstrzymam swe ostrze. Co zamierza twój pan? Po co niszczy całą tę wiedzę? Układamy drogę, którą wkrótce będą podążać wszyscy. Drogę prowadzącą do lepszego jutra. Nie tak to widzę. Zatem jesteś ślepy. Słowa na tych zwojach to trucizna. Jubair ma na nie lekarstwo. Uwolni nas od tych kłamstw. Wygadujesz bzdury. Postradałeś zmysły. Nie straciłem, lecz znalazłem. Powinieneś ujrzeć świat takim, jaki naprawdę jest. Tak wiele mi pokazał. Zostałem oświecony. Jesteś tylko fanatykiem i to niebezpiecznym. Rób co musisz, to nic nie zmieni. Nie boimy się. A powinniście. A przynajmniej wiedział, co go czeka. I świetnie. No i dobra, zaraz, czy to już wszystkie śledztwa? Rozumiem, że tak. No dokładnie, już mogę się kierować do biura asasynów i jeszcze dzisiaj to zrobimy. Albo w sumie nie, dzisiaj już tego nie będę robił. Zaczniemy to w kolejnym materiale, tak jest, dowiemy się, o co chodzi, bo tak to znów zapomnę o wszystkim i będzie niedobrze. A w ten sposób będę wszystko pamiętał. Tak więc, moi drodzy, w każdym razie, jeżeli wam się podobał dzisiejszy materiał, nie zapomnijcie oczywiście zostawić lajka, nie zapomnijcie skomentować, nie zapomnijcie zasubskrybować, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. A my widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale, w którym wykonamy już 7 ważne zabójstwo. Ale na dzisiaj to tyle. Tak więc, cześć i czołem i na razie.